Żywot świętego Mikołaja. Święty Mikołaj urodził się w III wieku w Mirze, w małym portowym miasteczku w Azji Mniejszej. Dzisiaj już nie ma tego miasta Mira. Mikołaj miał kochających, dobrych i zamożnych rodziców, ale rodzice szybko umarli. Gdy Mikołaj dorósł, postanowił poświęcić swoje życie Bogu i ludziom nieszczęśliwym. Przyjmując naukę Chrystusa, rozdawał swój majątek ubogim ludziom. Najczęściej pomagał dzieciom, sierotom, kładąc im w tajemnicy nocą pieniądze na parapetach okien. Chciał oddać hołd Jezusowi, dlatego udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W czasie burzy, kiedy Mikołaj płynął okrętem, cudownie uratował ten tonący okręt, na którym płynął. Po powrocie do Miry, chrześcijanie wybrali Mikołaja na swojego biskupa. Jako biskup Mikołaj prowadził święte, dobre życie. Spełniał dobre uczynki i był bardzo kochanym opiekunem sierot. W czasach prześladowań chrześcijan biskup Mikołaj był wtrącony do więzienia i tam przeżył wiele cierpień. Gdy skończyły się prześladowania, wrócił Mikołaj do Miry. Tu, w mieście Mira, był nadal serdecznym opiekunem, ojcem dla biednych sierot. Po śmierci stał się patronem żeglarzy, kupców, bankierów i więźniów. Ale dlatego, że był tak bardzo dobry dla dzieci, jest przede wszystkim ich dzieci niebiańskim opiekunem. W dniu jego święta, 6 grudnia, wszyscy chcą naśladować świętego Mikołaja, obdarowując się prezentami.